Kiedyś ekran dotykowy w samochodzie to było coś. A dzisiaj większość modeli, nawet tych podstawowych, wyposażona jest w duże dotykowe ekrany. I musicie przyznać, że to wygląda nowocześnie i ładnie. Ładnie. Ładnie tylko wtedy, kiedy cały ekran nie jest wypalcowany. Grzesiek załatwił ciekawy gadżet, który powinien ten problem rozwiązać. Jak sobie radzicie z takim ekranem? Bo ja na przykład to tak, mankiecik. Albo chusteczka do nosa. Albo jak krótki rękawek, to co? To koszulka. No i bierzemy koszulkę i jedziemy po ekranie. No jak koszulka obcisła, a brzuszek duży, no to zaczyna się problem. Dlatego najlepsze są rzeczy dedykowane. I zobaczcie, co znalazłem. Coś takiego. To jest obudowa. W obudowie mamy atomizer ze specjalnym płytem. Ale to, co jest najważniejsze, to to, z czego ta obudowa atomizera jest wykonana. Jest to jakiś zamszopodobny materiał, ale na pewno taki, który idealnie ma czyścić ekran. Jaki to materiał nie podano? Podano za to, że pełny zbiorniczek płynu wystarcza na 200 psiknięć. Do tego baku można wlać dowolny środek myjący, także dezynfekujący. Plastiki są odporne na domową chemię. Atomizer z powrotem do obudowy, po to, żeby na powierzchnię czyszczącą nie dostawał się żaden pył, żebyśmy nie rysowali ekranu. I teraz sami zobaczcie. Teraz ładny ekran, naprawdę jest ładny, bo nie jest wypalcowany. I będzie taki ładny, przynajmniej do pierwszego hot doga na stacji.